Czy masz świadomość? Dla wielu w Polsce jej lektura powinna być także obowiązkiem. Kryzys dwudziestolecia 1919-1939 może być odtrutką na wiele przywar polskiej debaty o polityce międzynarodowej. Wymieniać je można długo. Brak analizy rzeczywistości, niezdolność i niechęć zobaczenia faktów takimi, jakie one naprawdę są. Nadmiar ocen, przewaga trybu postulatywnego nad opisem, brak rozróżnienia między moralnością prywatną a polityczną, wartościowanie postaw, a nie ich skutków, naiwna wiara w prawo do czegoś w zamian za zasługi, opieranie polityki na rzekomo uniwersalnych wartościach, nieumiejętność racjonalnego zdefiniowania celów, umiłowanie symbolicznych gestów i spektakularnej pryncypialności, totalna hipokryzja, chciejstwo, stępione poczucie odpowiedzialności, przenoszenie przyszłego moralnego osądu historii ponad bezpośrednie skutki, przypisywanie katastrofalnych skutków własnej nieroztropności, niemoralności przeciwników i sojuszników. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu wstęp autorstwa Jana Satkiewicza, wstęp pod tytułem Tragizm polityki między narodami, wstęp do książki Edwarda Haleta Kara Kryzys dwudziestolecia 1919-1939. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest właśnie autor tego wstępu, pan Jan Satkiewicz, między innymi wicedyrektor i kierownik redakcji wydawnictwa Universitas. Dzień dobry panie Janie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Janie, gdyby Edward Hallett Carr, autor książki Kryzys dwudziestolecia 1919-1939 żył dziś, to co powiedziałby o konflikcie na Ukrainie? Dlaczego wojna wybuchła? Kto z kim walczy? O co? Co musi się stać, żeby zapanował pokój? Książka Edwarda Haleta Kara niewątpliwie jest aktualna w kontekście współczesnej polityki. Powiedziałbym nawet bardzo aktualna, ale nie mam przekonania, że można by ją odnieść do współczesnych wydarzeń w sposób aż tak bezpośredni, aby mogła być jakby, żeby w jej świetle oceniać genezę i przebieg współczesnego konfliktu. Niemniej, tak jak powiedziałem, jest aktualna, ponieważ istnieje takie podstawowe podobieństwo między epoką, w której Carr pisał swoją książkę, a naszą epoką. A to podobieństwo w moim przekonaniu polega na tym, że po I wojnie światowej, podobnie jak po zakończeniu zimnej wojny, mieliśmy do czynienia z takimi epokami, w której mogło się wydawać, że potęga w polityce międzynarodowej straciła znaczenie. Zdaniem Kara, które on w bogaty sposób uargumentowywuje, było to złudzenie, ponieważ polityka zawsze jest, w polityce potęga zawsze jest obecna i zawsze odgrywa pierwszoplanową rolę. Natomiast podobieństwo tych epok polega na tym, że były to okresy, w których mocarstwa zadowolone z istniejącego podziału wpływów na świecie dysponowały taką przewagą nad państwami potencjalnie niezadowolonymi, rewizjonistycznymi, że ogrom tej przewagi mógł sprawić, że ta potęga zniknęła z pola widzenia i mogło się wydawać, i takiemu złudzeniu ulegali i ludzie współcześni Karowi, i takiemu złudzeniu uległo też wiele, powiedziałbym nawet spora część świata w okresie od zakończenia zimnej wojny do przełomu drugiej, trzeciej dekady XXI wieku. Stąd też dla wielu osób jest takim czymś szokującym, coś, co uważają za powrót polityki siły, z którym mamy
obecnie do czynienia. Tymczasem no, Carr przekonuje, że siła w polityce zawsze była obecna i o żadnym jej powrocie nie ma mowy, ponieważ ona nigdy nie przestaje działać i nigdy nie zniknęła. Pod jednym jeszcze względem można by tę książkę do współczesności odnieść, a mianowicie pod takim, że Carr, pisząc ją w przededniu wybuchu II wojny światowej, a publikując już po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku, zadedykował ją twórcom przyszłego pokoju. I myślę, że ta dedykacja też jest znacząca i warto, żeby ją poważnie potraktować, a tym przesłaniem, jakie Carr ma dla twórców przyszłego pokoju, niezależnie od tego, jakie będą warunki tego pokoju, tym przesłaniem jest to, że aby pokój był trwały, to nie wystarczy zapisać jakby słusznych postulatów i słusznych postanowień w tekście traktatu, ale muszą też istnieć siły, które te warunki będą w stanie wyegzekwować i które ten traktat będą mogły wprowadzić i utrzymać. To jest takie przesłanie, które myślę, że było aktualne wtedy i jest aktualne dzisiaj. Tak jak już pan wywołał temat potęgi, to czym jest ta potęga w polityce międzynarodowej i dlaczego jest ona ważna? Co jest jej źródłem? Carr, prawdę mówiąc, potęgi jako takiej chyba do końca nie definiuje. On wiele o niej pisze, o jej naturze, o tym, jak można ją dzielić, natomiast takiej stricte definicji w tym momencie sobie nie przypominam. Powiedziałbym na podstawie lektury jego książki, że potęga to są środki pozwalające na wywieranie skutków, albo innymi słowy na stwarzanie faktów dokonanych w otoczeniu. A jej znaczenie w polityce międzynarodowej i wyjątkowe znaczenie w polityce międzynarodowej wynika z tego, że system międzynarodowy jest systemem anarchicznym, to znaczy nie ma w nim żadnej władzy nadrzędnej, żadnego policjanta ani sędziego, do którego moglibyśmy się zwrócić o pomoc w razie niebezpieczeństwa. W związku z tym każdy, czyli w sensie każde państwo, każdy naród musi dbać o swoje bezpieczeństwo na własną rękę i w związku z tym dążyć do jak najwięcej potęgi, dbać o swoją siłę po to, żeby w razie czego móc uchronić się przed niebezpieczeństwami. A jakie jest źródło potęgi, no to Carr, może tutaj warto byłoby wspomnieć o tym, że Carr uważa, że potęga obecna jest w polityce międzynarodowej w trzech wymiarach, militarnym, ekonomicznym i czymś, co nazywa panowaniem nad opinią publiczną, można by to nazwać wymiarem propagandowym, przy czym wydaje się, że z jego wywodów wynika, że najważniejszym jest ten wymiar ekonomiczny, że to jednak potencjał ekonomiczny jest podstawą potęgi i tym, co decyduje także o powodzeniu sił militarnych i decyduje także o powodzeniu działań propagandowych. Carr również przywołuje obszernie temat moralności w polityce międzynarodowej. Czy może pan tutaj rozwinąć ten temat? Podstawową rzeczą, jaką należałoby powiedzieć o moralności międzynarodowej w kontekście, w świetle poglądów Carra, to jest dostrzeżenie tego, że ta moralność jest, i tu podkreślam to, inna niż moralność jednostek, czy moralność w życiu prywatnym. To nie znaczy, i to właśnie też należy koniecznie podkreślić, to nie znaczy, że w polityce międzynarodowej moralności nie ma. To jest zarzut, który często się pod adresem realistów formułuje, jakoby oni odmawiali znaczenia moralności w polityce międzynarodowej, czy uważali, że na nią tam w ogóle nie ma miejsca. Są być może tacy myśliciele realistyczni, wobec których ten zarzut byłby bardziej uzasadniony, natomiast wobec Carra jest on o tyle niesprawiedliwy, że Carr właśnie bardzo wiele miejsca poświęca moralności międzynarodowej, moralności w polityce międzynarodowej. Zwraca uwagę, że ona jest inna od moralności jednostek. To znaczy, że pod pewnymi względami jest podobna. To znaczy na przykład od państw oczekuje się też czasami zachowań szlachetnych, altruistycznych i tym podobne. Niemniej
specyfika tej sfery polega na tym, że czasami od państw oczekujemy też jednak działań takich, które w przypadku jednostki uważalibyśmy za złe, natomiast w działaniu państwa uważamy je za dobre. Karp podaje tutaj cytat, powołuje się na wypowiedź Camillo Cavoura, sławnego polityka włoskiego z XIX wieku, zjednoczyciela Włoch, który powiedział do jednego ze swoich współpracowników, że gdybyśmy robili dla siebie to, co robimy dla Włoch, to bylibyśmy wielkimi nikczemnikami. A więc przesłanie Cara jest w tej kontekście takie, że moralność ma znaczenie i moralności w polityce międzynarodowej nie można lekceważyć, ale trzeba mieć też świadomość, że ona nie zawsze jest zbieżna z moralnością osobistą. To tutaj zacytuję fragment z książki a propos zależności między potęgą a moralnością. Złudzenie, jakoby na pierwszym miejscu można było postawić potęgę, a moralność zjawi się za nią, jest równie groźne jak przekonanie, że pierwszeństwo można przyznać moralności, a potęga jej się podporządkuje. Proszę o wyjaśnienie. Ten fragment jest związany z jedną z zasadniczych tez Cara, która z której wynika, że rozwiązywanie problemów politycznych zawsze musi się opierać na jakimś kompromisie między moralnością a potęgą i że złudzeniem albo wręcz głupotą czy szaleństwem byłaby próba oparcia porządku międzynarodowego wyłącznie na moralności, bez poparcia siły. No, taki był punkt wyjścia jego krytyki ładu wersalskiego, któremu właśnie zarzucał to, że były to szlachetne idee niepoparte siłą. Niemniej podobnym złudzeniem byłaby próba oparcia porządku międzynarodowego na czystej sile. Ponieważ taki już wniosek tutaj można wyciągnąć z tego fragmentu wywodów Cara, do którego się teraz odnosimy, to jest to, że realizm polityczny musi, nie może nie brać pod uwagę natury ludzkiej, bo jednak polityka jest rzeczą ludzką, więc tej natury ludzkiej nie można w tym wypadku ignorować, lekceważyć, a w naturze ludzkiej jest jednak zapisane, jest wpisane w naturę ludzką takie poszukiwanie dobra i zła i staranie się o oddzielenie dobra od zła. A więc jeżeli w naturze ludzkiej taki aspekt funkcjonuje, no to politycy, ci, którzy decydują o wojnie i pokoju, o stosunkach międzynarodowych, nie mogą tego też lekceważyć. W książce pojawiają się też terminy państwo syte i państwo głodne. Państwa syte, państwa głodne. Jakie są to państwa? Państwa syte i głodne to jest takie stwierdzenie, które jakby sposób, w jaki ja przetłumaczyłem karowskie sformułowanie satisfied and dissatisfied states. Przetłumaczyłem w taki sposób, ponieważ takie pojęcie państw sytych i głodnych pojawiało się w publicystyce, w myśli politycznej polskiej tamtego okresu. Także, ale generalnie chodzi w tym o to, tak bym to zdefiniował, że państwa syte to są państwa, które w hierarchii międzynarodowej zajmują pozycję odpowiadającą ich potencjałowi albo wyższą niż wynika z ich potencjału. Natomiast państwa głodne czy państwa niezadowolone, nieusatysfakcjonowane to są państwa, które dysponują większym potencjałem niż świadczyłaby o tym ich pozycja w hierarchii międzynarodowej. Innymi słowy, można to ująć w sposób taki trochę bardziej praktyczny, także bardziej odnoszący się do rzeczywistości, że państwa zadowolone to są te, które wygrały ostatnią wojnę, podyktowały traktaty pokojowe i generalnie są zadowolone z układu, z hierarchii międzynarodowej, która z tych traktatów wynika. Natomiast państwa niezadowolone to są takie, które ostatnią wojnę przegrały, czy zimną, czy gorącą, a od tego czasu wzmocniły własny potencjał i w związku z tym dążą do rewizji reguł, powiedzmy, współżycia międzynarodowego na
aby doprowadzić je do takiego stopnia, aby ich pozycja w hierarchii odpowiadała ich potencjałowi. Innym określeniem, którego można tutaj użyć jako zamiennik państw sytych i głodnych, to, że państwa syte to obrońcy status quo, natomiast państwa głodne to państwa rewizjonistyczne. No dochodzimy tutaj do kluczowego chyba pojęcia w książce, do realizmu politycznego. Na czym on polega według Kara? Myślę, że z wywodów Kara wynika, taką w ogóle definiowanie realizmu nie jest proste i nawet wybitni myśliciele czasami nie są w stanie przedstawić jakiejś takiej satysfakcjonującej definicji. Powiedziałbym na podstawie książki Kara, że w świetle jego myśli politycznej realizm to jest przede wszystkim przyjęcie do wiadomości, że świat, w którym żyjemy, nie jest jakąś baśniową krainą, w której istnieje magiczny związek między słowami wypowiadanymi czy powtarzanymi, czy zapisywanymi, a rzeczywistością, i nie wystarczy czegoś, tak jak właśnie mówię, zapisać czy powtarzać wielokrotnie, aby stało się faktem. Tylko w świecie działają pewne siły, takie jak potęga, zasadniczy czynnik, ale też moralność, ale też prawo, i trzeba sobie, i Kar próbuje to swoim czytelnikom w jakiś sposób wytłumaczyć, uświadomić, trzeba sobie zdawać sprawę, w jaki sposób te siły działają i jak na siebie nawzajem oddziaływują. Żadna z nich nie jest bez znaczenia, ani oczywiście przede wszystkim potęga, uświadomienie znaczenia potęgi było podstawowym celem Kara, ale też takie rzeczy jak prawo czy moralność mają swoje znaczenie w polityce międzynarodowej, tylko realizm polega przede wszystkim na tym, żeby zdać sobie sprawę, że nie wszystkie problemy da się rozwiązać na gruncie prawa, nie wszystkie problemy da się rozwiązać na gruncie moralności, a właśnie rozstrzyganie problemów politycznych często wymaga kompromisu między tym, co wynikałoby ze stosunku sił, czy z reguł prawa, czy z nakazów moralności. Realistą wreszcie można by nazwać kogoś, kto zdaje sobie sprawę z oddziaływania tych sił i zdaje sobie sprawę, że między nimi czasami konieczne są trudne kompromisy. W związku z tym zdaje sobie sprawę z tego tragicznego, tragizmu polityki międzynarodowej bądź przejawia poczucie odpowiedzialności związane z koniecznością podejmowania takich trudnych decyzji, jeżeli jest politykiem, bądź jeżeli jest zwykłym obywatelem, to domaga się od swoich polityków, aby takie poczucie odpowiedzialności przejawiali. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No właśnie, tutaj wspomniał Pan o realistach. Zacytuję kolejny raz Kara. Utopista, który marzy o wyrugowaniu z polityki walki o swoje i oparciu systemu politycznego na samej moralności, chybia istotę rzeczy dokładnie tak samo, jak realista przekonany o tym, że altruizm jest złudzeniem, a wszelkie działania polityczne wynikają z egoizmu. Proszę wyjaśnić, rozumiem, że już Pan o tym mówił, ale może jeszcze na przykładach z życia tu i teraz. Kim jest utopista, kim jest realista? Karl używa też zamiennie określeń intelektualista i urzędnik. O tyle trudno to odnieść do przykładów tu i teraz, że to są takie sformułowania, pojęcia teoretyczne wprowadzone przez Kara na potrzeby jego wywodów. Urzędnik czy utopista
inaczej intelektualista, a realista urzędnik, to są w tych wywodach Kara takie dwie skrajne postawy, z których jedna, ta utopijna, polega na całkowitym lekceważeniu rzeczywistości i lekceważeniu doświadczeń na rzecz pewnych ogólnych, a priorycznie przyjmowanych założeń. Innymi słowy, utopista to jest ktoś, kto nie jakby oczekuje, że to rzeczywistość dostosuje się do jego idei, a nie odwrotnie. Realista, urzędnik z kolei w tych wywodach Kara, to jest ktoś, kto idee, zasady, kto w ogóle nie zajmuje się ideami czy ogólnymi zasadami, ale chciałby każdy problem traktować indywidualnie, bazując na doświadczeniu czy intuicji. I przesłaniem Kara jest to, że dojrzałe myślenie polityczne, odpowiedzialne działanie polityczne musi być oparte na znalezieniu jakiegoś złotego środka, jakiejś równowagi między tymi dwoma postawami, tak żeby nie lekceważyć idei, które w polityce mają znaczenie i mogą służyć jakiemuś, powiedzmy, postępowi w stosunkach międzyludzkich, ale żeby, czyli nie odrzucać całkowicie utopizmu, ale też nie lekceważyć tego, co ma do zaoferowania realista, urzędnik, czyli nie lekceważyć doświadczenia i nie uciekać za daleko od rzeczywistości. A co z lektury książki pana zdaniem wynika dla Polski? Znowu tutaj wrócę do pierwszego pytania, że gdyby Kar dzisiaj żył, to co by radził dziś polskim politykom, a co nam, obywatelom? Jako że Kar sam napisał, że pisze tą książkę po to, żeby się przeciwstawić powszechnemu w jego kraju, w jego epoce, lekceważeniu znaczenia potęgi w polityce międzynarodowej, to myślę, że jak najbardziej te deklaracje Kara można by też przekierować do współczesnych Polaków. To znaczy, żeby nie lekceważyć znaczenia potęgi, innymi słowy, żeby mierzyć zamiary według sił, a nie odwrotnie. Co więcej, powiedziałbym, że przesłaniem Kara dla nas może być też takie wezwanie do zrewidowania poglądów na temat funkcjonowania potęgi i moralności w polityce międzynarodowej. Ponieważ jak zauważyli tacy badacze i myśliciele, jak na przykład profesor Bronisław Łagowski czy profesor Piotr Kimla, bycie słabym zafałszowuje czy wykrzywia obraz potęgi i wykrzywia obraz moralności w polityce międzynarodowej. A my, to znaczy Polacy, od stuleci jesteśmy państwem, od początków XVIII wieku jesteśmy państwem słabym i nie tylko, że słabym, ale też wielokrotnie w tym okresie poddawanym przemocy i to nie pozostało bez śladu na tym, jak my traktujemy politykę międzynarodową. To, że przestajemy siłę, utożsamiamy siłę z przemocą, czy przypisujemy sobie zawsze przewagę moralną nad naszymi przeciwnikami. To są takie sfery, które warto byłoby przemyśleć. I książka Kara i jego przemyślenia mogą być do tego dobrym wstępem. No a jakby sprowadzając, ja będę z uporem maniaka trochę to sprowadzał do tu i teraz, żeby czytelnicy i słuchacze, słuchacze zmotywować do sięgnięcia po książkę. Jakby miał to pan przełożyć na to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, bo żyjemy tym, co się dzieje za wschodnią granicą, to co tutaj pan uważa, na co większy nacisk powinni położyć nasi politycy, a czego kompletnie, nie wiem, nie zauważają, czy
czy nie biorą pod uwagę nasi obywatele? Myślę, że można by się tutaj odnieść do, czy przywołać słowa przypisywane bodajże Piłsudskiemu. Nie jestem pewien, czy prawdziwe, bo wiele różnych fałszywych cytatów też krąży, że myśleć można za pięć Polsk, ale zdziałać tylko to, co ta jedna jest w stanie zrobić. A więc, że te wszelkie plany polityczne powinny być zakotwiczone w potencjale państwa militarnym, ekonomicznym. Natomiast to, co jest plagą, może nawet można powiedzieć, polskiej dyskusji o polityce, to jest rozprawianie o tym w całkowitym momentami oderwaniu od potencjału państwa i w braku poczucia odpowiedzialności za los ludzi, których los od posunięć politycznych może zależeć. Jeżeli można by tutaj jeszcze w taki sposób się do tego odnieść, to wydaje mi się, że diagnozę stosunków międzynarodowych autorstwa Edwarda Halleta-Carra warto czytać równolegle z diagnozą polskiej debaty o stosunkach międzynarodowych pióra takich ludzi jak świętej pamięci profesor Andrzej Walicki czy profesor Bronisław Łagowski. To co oni, jakby te mankamenty polskiego myślenia o polityce, które oni dostrzegali, to wydaje mi się, że lektura Carra może być na nie odtrutką. No właśnie, w tym wstępie, kiedy czytałem pana, na początku audycji, kiedy czytałem pana fragment pana wstępu, pan jakby tutaj mocno zaznacza, że ta książka może być odtrutką na wiele przywar polskiej debaty o polityce międzynarodowej. Jakby pan miał wymienić pana zdaniem największe przywary trzy nas, Polaków, to jakie by pan je wymienił? Najważniejszą, tu wiem, że się powtarzam, ale z pewnością najważniejszą z nich jest fałszywe wyobrażenie o znaczeniu potęgi w polityce międzynarodowej. Jako drugą można by wymienić zagadnienia związane, czyli z tym fałszywym wyobrażeniem o potędze, o znaczeniu potęgi wiąże się też to polskie chciejstwo w polityce międzynarodowej, to znaczy formułowanie postulatów, dla których żadną siłą poprzeć nie można. To, jaki realista, taki jak Carr, czy jakikolwiek inny, to przesłanie realistów dla tych, którzy mają decydować, czy wpływać, chcą w jakiś sposób na politykę zagraniczną, mogłoby być takie, że najpiękniejsze idee, jakie pani czy pan chce zrealizować, to oczywiście nie sposób zanegować, że lepiej będzie się żyło na świecie, jeśli zostaną zrealizowane, ale chciałbym, żeby pan, pani, który dany postulat formułuje, mógł też od razu powiedzieć, jakimi siłami dane przedsięwzięcie mamy zamiar zrealizować, bo jeżeli się formułuje tylko pewne idee, a nie zapewnia od razu sił, które miałyby te idee wprowadzić w życie, no to jest w polityce międzynarodowej działanie nie tylko jałowe, ale też niebezpieczne. Druga podstawowa przywara polskiego myślenia i polskiego mówienia o polityce międzynarodowej to jest związana z moralnością, a tu z kolei ja zresztą też w tej diagnozie polskiej debaty nie roszczę sobie prawa do formułowania jakiegoś własnego apodyktycznego sądu. Tak jak mówiłem, za najlepszą diagnozę tego uważam to, co napisali na ten temat Walicki i Łagowski. I też od nich można, oni krytykowali
przejawianą przez Polaków absolutyzację własnego punktu widzenia, niechęć do spojrzenia na pewne sprawy z innych punktów widzenia, taką prymitywnie manichejską wizję polityki zagranicznej i wreszcie taki no, momentami śmieszny polonocentryzm w oglądzie świata. Wielu Polakom się wydaje czymś, jakby uważają za coś zupełnie naturalnego, że jakby prawo do oczekiwania od rozmaitych państw na świecie, że będą postępowały zgodnie z naszym interesem i wręcz nie mieści im się w głowie, nie potrafią zrozumieć, jak to się dzieje, że taka na przykład Francja, nie mówiąc już o Niemczech, zajmuje w rozmaitych sprawach inne stanowisko niż Polska. To jest jakby wielu Polaków nie potrafi sobie tego inaczej wytłumaczyć niż bądź głupotą Francuzów, bądź ich nikczemnością, bądź wręcz jakąś nieświadomością, a my Polacy mielibyśmy ich dopiero uświadomić w tym, jaka polityka jest właściwa. Więc odrzucenie tego polonocentryzmu, czy przynajmniej odłożenie go na chwilę na bok, żeby spróbować spojrzeć na zagadnienia polityczne z innych punktów widzenia, to jest też taka rzecz, ku której lektura książki Kara może prowadzić. A kto pana zdaniem nie powinien, tak przewrotnie zapytam, nie powinien czytać tej książki w Polsce? Jako wydawca tej książki, tłumacz, oczywiście nie mam, nie chciałbym nikogo zniechęcać do jej lektury. Niemniej mogę powiedzieć, że ta lekcja, którą Kar nam przekazuje, może być bolesna dla tych, którzy przywykli sądzić, że w stosunkach międzynarodowych racja zawsze jest po naszej stronie. Więc jeżeli jakby wydaje mi się, że warto przez te lekcje, warto z tymi naukami Kara się zapoznać, niemniej rozstanie się z takim poglądem, że racja zawsze jest po naszej stronie, może być bolesne. Wydaje mi się też, że Kar zasługuje na to, żeby, ponieważ Kar pisze, on nie przypadkiem jest uznawany za prekursora realizmu jako nurtu w nauce o stosunkach międzynarodowych. On nie pisze o tych pojęciach potęgi, moralności, prawa międzynarodowego jako o jakichś abstrakcyjnych zupełnie ideach, tylko odnosi je do rzeczywistości, do tego, jak one rzeczywiście funkcjonują w stosunkach międzynarodowych. I wydaje mi się, że w związku z tym Kar zasługuje na poważne polemiki, to znaczy próby zmierzenia się z nim na tym polu, które on sam wyznaczył i próba zakwestionowania jego argumentów. Natomiast za stratę czasu i papieru uważałbym, czego można się spodziewać, krytykę Kara opartą na tym, na przykład, że w pewnych sprawach prezentował stanowisko inne niż, czy niezgodne z polskim interesem narodowym. A bo tak jak wspomniałem na wstępie, jest pan nie tylko tłumaczem i autorem wstępu, ale też wicedyrektorem i kierownikiem redakcji wydawnictwa Universitas, które wydało tą książkę. I to tak z ciekawości przy okazji zapytam, czy wyobraża pan, jak podpowiada panu intuicja? Ilu posłów, senatorów w Polsce taką książkę przeczytało już albo no właściwie znak, przesłanie Kara i jakoś miało w swoim życiu okazję się z nim spotkać, bo rozumiem, że nie też nie bez kozery państwo przygotowali polskie wydanie.
Naprawdę trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jak daleko ta myśl kara zabrnie, nawet nie tylko wśród, pan powiedział, ministrów, posłów, senatorów, nie tylko wśród ludzi sprawujących funkcję obecnie we władzy, ale generalnie wśród elity polskiej. No, nie ma co ukrywać, że takie podejście do polityki międzynarodowej, jakie reprezentuje KAR, jest odległe od dominujących w Polsce wyobrażeń o polityce międzynarodowej. Nie przypadkiem się powołuje na tą gorzką, czasami bardzo zjadliwą krytykę polskiej debaty o stosunkach międzynarodowych pióra Walickiego i Łagowskiego. Także jak do tej pory specjalnie jakby wpływu takich idei, jakie reprezentował między innymi KAR, na politykę polską nie widzę. Niemniej czasami na taki wpływ trzeba poczekać. Książka KAR-a, podobnie jak inne książki z tej serii, cieszą się stosunkowo sporym zainteresowaniem, więc mam nadzieję, że to, co KAR ma nam do powiedzenia, to, czego chce nas nauczyć, to, czego chce nas przemyślenia, do jakich może nas zainspirować, że będzie to owocować w przyszłości. No dobrze, to w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Jan Statkiewicz, który dokonał przekładu książki Kryzys dwudziestolecia 1919-1939 autorstwa Edwarda KAR-a. Dziękuję panie Janie za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.